to i zdecydowana większość tych działań, zarówno w tej perspektywie, która się kończy, jak i w tej nowej, jest skierowana bezpośrednio do rodziców. Natomiast jest kilka działań, które od poprzedniej perspektywy wdrażają samorządy województw. I o tych działaniach ja dzisiaj Państwu parę słów powiem. Jak wygląda budżet? W tej chwili zaplanowano na program rozwoju obszarów wiejskich 13,5 miliarda euro, z tego ponad 8,5 miliarda euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego. Trwają prace w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad tym, aby teraz tę pulę środków, o której Państwu tutaj mówię, podzielić na 16 województw. W najbliższym czasie, myślę, że pod koniec lutego, będą organizowane spotkania z przedstawicielami samorządu województw, marszałkami, nad opracowaniem metodologii podziału tej puli środków na poszczególne samorządy. Dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy radnego sejmiku województwa wielkopolskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa pana Czesława Ciesielaka, jak i starosty kolskiego pana Więczysława Oblizajka. Dotyczy ono możliwości pozyskiwania środków unijnych, jak również z Urzędu Marszałkowskiego przez samorządy lokalne, gminne, powiatowe. Stąd możliwość pozyskiwania środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również innych programów już typowo Urzędu Marszałkowskiego. Kto z zaproszonych gości dojechał? Obecny jest pan wicemarszałek Krzysztof Grabowski, oczywiście jest obecny pan radny Czesław Cieślak, ma dotrzeć również pan wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Są prelegenci poszczególnych departamentów. Osobiście jest pani dyrektor Departamentu Rozwoju Programów Obszarów Wiejskich. Jest pan zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa, którzy będą właśnie, są również przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego, jak również wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy będą informować zebranych o możliwościach pozyskiwania z tychże programów środków finansowych do swoich jednostek samorządowych. W ramach tego programu mamy 3 konkursy dotacyjne, 2 przeznaczone dla samorządów, dla gmin i 1 dla organizacji pozarządowych. To co najciekawsze, to właśnie są te konkursy dotacyjne, o których Państwu je przedstawię. Pierwszy główny konkurs, Pięknie Polska Wieś. Konkurs w tej chwili będzie 6. edycja, za miesiąc ogłaszana. Konkurs przeznaczony na drobne projekty małe inwestycyjne i projekty miękkie, służące na przykład zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. Czyli macie gdzieś w sołecie jakiś nieużytek, jakąś zaniedbaną przestrzeń, to jeżeli byście chcieli to zagospodarować na jakiś plac spotkań, plac zabaw, grillowiska, tego rodzaju rzeczy, albo macie jakieś zanieczyszczone stawy, na oczyszczeniu tych stawów zagospodarowanie.